Teraz jest czas na zadawanie pytań. Jeśli Państwo macie ochotę na zadanie pytania, prosimy serdecznie podnieść rękę. Od razu będziecie mogli Państwo takie pytanie zadać. Już tutaj Pan był pierwszy, to proszę bardzo. Witam, dzień dobry. Andrzej Dręga. Jaka jest szansa, że głosując na Pana, Pan przejdzie do Europarlamentu? Jest Pan numer 4 na liście. Słuchajcie, no szansa jest zawsze, bo po to się startuje, żeby wygrywać, tak? Tak jak powiedziałem, żeby w ogóle, odpowiem jak to się dzieje, że ktoś w ogóle wygrywa, prawda? Żeby w ogóle wygrać, to musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim w całej Polsce muszą paść głosy na listę Konfederacji. Po to, żeby ilość głosów w całej Polsce była jak największa. Wtedy mandaty są przyznawane za pomocą reguły Donta. Bardzo skomplikowane, ale przekłada się to na to, że na Podkarpaciu trzeba przynajmniej 100 tysięcy głosów, żeby padło na listę Konfederacji. Przynajmniej 100 tysięcy głosów. Im więcej, tym lepiej. I teraz tak. Kto zbiera głosy? Najczęściej jest tak, że ludzie mają upatrzonego kandydata, prawda? Czyli teraz tak. Ja mam małe szanse, tak trochę obrócę to w żart, ja mam małe szanse, bo jestem mały i brzydki, no nie? Ale jakbym był ładną dziewczyną, to może bym miał większe szanse. Szanse byśmy mieli, gdybyście Państwo tutaj, jak jesteście wszyscy, gdyby cały PJD... Po drugiej stronie są często szkoleni ludzie, którzy mówią dziś to, jutro co innego i w ogóle nie ma zmiany wyrazu twarzy. Dlatego, kochani, też trzeba ogromnej mądrości i trzeba się dzielić tą wiedzą, to co mówił Pan Przewodniczący, jakaś grupa na WhatsAppie, rozmowa w gronie przyjaciół, powierzenie ulotki. Wpisywać imię, nazwisko, numer telefonu i dwie rubryki do zaznaczenia, albo że chcą Państwo wspomagać struktury PJJ, włączyć się w te struktury, albo być informowanymi o wydarzeniach, które tutaj będą również w Mielcu miały miejsce. Serdecznie zapraszam, aby tutaj się wpisać. I jeszcze druga informacja, jeśli chodzi o zadawanie pytań, proszę najpierw wskazać, komu chcecie Państwo zadać pytanie, czy tutaj panu Tomaszowi, czy panu Rafałowi, i wtedy tutaj będziemy zadawać pytania. Tutaj była druga osoba, proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Takie mam pytanie do szanownego pana Rafała. Czy ten start z Konfederacją to jest taki jednorazowy pomysł, czy planujecie po prostu częściej to robić w wyborach? I tak czysto teoretycznie, czy na przykład planowalibyście coś takiego zrobić tak samo z PiS-em? Ja od razu tu zaznaczę moje stanowisko, że od czasów covidowych, fit for fajowych, to mam alergię na PiS i po prostu bym nie zaakceptował na pewno tego. Dziękuję bardzo. Jasne. Tak jak wspomniałem na samym początku, ja myślę, że dzisiaj jest ten czas, kiedy musimy zacząć współpracować szerzej. Szerzej mam na myśli prawdziwą prawicę, czyli te organizacje, które stanowczo określiły się też w tych najtrudniejszych czasach i momentach, które były wyraziste, mówiły prawdę, ale moi drodzy, ja też bardzo często podkreślałem jedną rzecz, że w tej partii, o której Pan mówił w PiS-ie, jest wiele wartościowych osób. Bo czym innym jest osoba, którą przedstawiał Pan Tomek, pokazywał, że tu walczy z Zielonym Ładem, a tu popiera Zielony Ład. To są, można powiedzieć, też osoby takie, które no niestety mają pewien wpływ, pewne powiązania i tak dalej. Ale kiedy popatrzymy na ten szczebel regionalny, powiatowy, to jest tam wiele wartościowych osób, które są tak naprawdę ideowcami, patriotami, ludźmi bardzo wartościowymi, którzy chcą działać. Ja myślę, że z tej grupy, z tego środowiska trzeba na pewno te perełki wyłapać. To jest na pewno dobry kierunek i takie mam też przeczucie, ale tych organizacji, słuchajcie, takich jak PJJ, Konfederacja, jest naprawdę tych małych, prawicowych bardzo dużo. I dopóki to będzie szło w takim rozproszeniu, tak jak właśnie tam gdzieś jakiś polexit, tam gdzieś coś, tam gdzieś ktoś, no i tak, ten zdobędzie 1,5%. Mieliście przykład w wyborach parlamentarnych. Mieliśmy duże przeświadczenie, co dało nam to pewną tożsamość, tak? Pokazało, że PJJ jest 1,6%, 350 tysięcy głosów. I właśnie Tomek może tutaj być tą osobą, która tą część
zbierze z Podkarpacia, z tego okręgu, gdzie ludzie głosowali na PJJ. Ważne, żeby przekierowali ten głos na Tomka, bo ten głos na pewno nie będzie zmarnowany, bo on i tak idzie na całą listę. Więc ta lista, zyskując, moi drodzy, większą ilość głosów, ma szansę na jeden bądź maksymalnie dwa mandaty, nie więcej. Na pewno Konfederacja i my nie mamy takich szans, żeby mieć, wiecie, 13 mandatów, 15. Jeszcze chyba nie ten moment. Ale zobaczcie, to jest też bardzo ważne, to co właśnie Tomek mówił. Bo sama Unia Europejska w sobie, czy jest zła, czy jest dobra, kto decyduje w Unii Europejskiej? Człowiek. I teraz wyobraźcie sobie, kto? Nie tak, no. Niemiec. No. Dokładnie, coś w tym jest. Właśnie, ale zobaczcie, albo decyduje taki człowiek, który ma wartości i mówi stop Zielonemu Ładowi, stop tym wszystkim chorym ideologiom i będzie wspierał to, co jest wartościowe. I teraz pomyślcie sobie, że mamy w Parlamencie Europejskim 52% takich parlamentarzystów. To co się nagle w Unii Europejskiej dzieje? Nagle Wajcha zostaje przerzucona w drugą stronę. Nie? Nagle mówimy stop z tym wycofywaniem przemysłu z Unii Europejskiej. Musimy stawiać, wspierać lokalizm. Tak samo to jest też bardzo ważne. Nie? Musimy wspierać Polskę, Niemcy, Francję, wszystkie państwa Unii Europejskiej. Bo my musimy być na tych samych zasadach i warunkach, na których są Niemcy, Francja, a my dzisiaj jesteśmy niestety tą gorszą kategorią, tym gorszym sortem w Unii Europejskiej. Więc wiele jest do przemodelowania, ale zanim będziemy mówić o jakimś polexicie, o czymkolwiek, to najpierw musimy mieć wpływ, żeby tam w środku coś zmienić. A czy to się uda? Wszystko zależy, jak ludzie zagłosują 9 czerwca. To jest następne pytanie. Proszę wskazać kogo, że tak powiem. Ja do pana przewodniczącego. Oczywiście, proszę bardzo. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry panie Tomaszu, szanowni państwo, witam serdecznie, nazywam się Włodzimierz Sec. Przyjechałem z koleżanką z Ostrowca Świętokrzyskiego, o 1,5 godziny jechaliśmy, także tu się nie zapisujemy na razie na listę. Magnesów też nie zabierzemy, przykro nam, bo to nie to pierwszy województwo. Raz, pierwszy raz? Ja pierwszy raz, koleżanka już się z panem spotkała w Kielcach. I ja mam takie też pytanie troszeczkę podobne tutaj do mojego poprzednika. Chodzi mi o kierunek działań. Polska jest jedna, Konfederacji i Ruch Obrony Polaków, tak? Ponieważ poglądy są takie same i kierunek jest ten sam, tylko czy jest jakiś plan, nie wiem, połączenia się jakiegoś właśnie wspólnej organizacji, wspólnej nazwy, ponieważ wiemy, że jeśli to nie nastąpi, ja sam wiem z doświadczenia, jeżeli to nie nastąpi, no to te głosy będą rozdrobnione, tak? A do wyborów parlamentarnych to już jest zbyt blisko, żebyśmy my przynajmniej cokolwiek mogli zrobić. Chociaż ja u siebie na ogrodzeniu mogę wywiesić jakiś baner, może jeszcze zdążę. Natomiast przed nami wybory prezydenckie, gdzie pan Sumliński zresztą też już sugerował, że musimy mieć jednego kandydata i już za 3,5 roku wybory parlamentarne, tak? I myślę, że chcąc cokolwiek robić, pomysł, o którym pan przewodniczący mówił, czyli te grupy na WhatsAppie jest świetny, ale dla mnie musi być jakiś trzon, czyli jakaś, nie wiem, wspólna nazwa, cel, tak? Bo tych ludzi trzeba zrzeszać i coś im przedstawiać, ale oni też muszą w pewnym momencie wiedzieć, dokąd zmierzamy i z kim zmierzamy, tak? Takie mam przynajmniej na razie pytanie. Dziękuję bardzo. To znaczy ja odpowiem tak króciutko, bo ten etap właśnie tej, nie tyle łączenia, bo wie pan, niektórzy się boją tego, a to ja się nie wchłonię Konfederacja, albo mnie wchłonie tam ktoś inny, albo ROP, albo to ja nie chcę, bo ja chcę być ja, nie? Bo ja jestem najważniejszy. Wie pan, jak to jest. To tak czasem bywa, tak jak ja bym dzisiaj powiedział, nie, my idziemy do Europarlamentu jako PJJ, no bo co, jak nas Konfederacja albo ktoś wchłonie, to koniec, to ja już nie będę najważniejszy, bo ja chcę być najważniejszy. I to jest właśnie najgorsze, ta pycha nas niszczy i gubi, nie? Więc ta pokora jest szalenie ważna i właśnie Wojtek Suliński ma też ogromną tą pokorę, on pięknie, zresztą piękna, słuchajcie, też ta ogromna wiedza jego i te książki. Ile razy, ile rozmów, godzin rozmów z Wojtkiem, gdzie on uświadamiał mnie w wielu rzeczach, powiązaniach wielu polityków, tych najważniejszych w Polsce, jest to nieprawdopodobne. Ale on właśnie bardzo często podkreśla kwestię pokory. Więc my, wie pan co, jesteśmy dzisiaj na tym etapie właśnie, gdzie staramy się pokazać ludziom, że musimy sobie te nasze ambicje trochę schować do kieszeni,
na długo, żeby zawiązać taką długofalową współpracę. I teraz ja to widzę tak, że okrągłego stołu już nie może być. On już był. I on przyniósł to, co przyniósł. Więc musimy siąść bardziej przy prostokątnym, jakimś dużym stole, przy którym właśnie będą przedstawiciele ROP, PJJ, Konfederacja, wiecie, przynajmniej z 15-18 organizacji. I każdy siada, nie, że ja to zorganizuję, to teraz ja tutaj, wiecie, rozdaję karty. Tak to bywa, nie? Nie, słuchajcie, niezależnie od tego, kto technicznie to organizuje, wszyscy siadamy razem i mamy wspólny plan. Musimy w następnych wyborach wszyscy wystartować razem. I uczciwie się połączyć. Wiadomo, że jeżeli jest partia, słuchajcie, parlamentarna, która ma tam kilkudziesięciu posłów, no to wiadomo, że ona ma większą siłę oddziaływania niż PJJ czy Konfederacja, która ma tylko 18. Więc tu też trzeba uczciwie do tego podejść. Ja też nie mogę powiedzieć Konfederacji dzisiaj, słuchajcie, my z wami pójdziemy, ale chcemy 10 jedynek, nie? No, też nie o to chodzi. Dlatego zobaczcie, tu też pokazaliśmy jako PJJ, że nam zależy na Polsce. My nie walczymy o stołki, że to jest najważniejsze, dawajcie nam jedynki i tak dalej. Nie, to miał być sygnał też dla was, dla Polaków, że PJJ jest w stanie nawet zrobić czasem 3 albo nawet 4 kroki do tyłu, żeby być na tych wszystkich 4 miejscach i pokazać, że dla nas liczy się Polska, człowiek, a nie tylko stołek, bo to jest najważniejsze. Mamy mocnego... Ja chciałem jeszcze dodać tutaj, przepraszam, że tak panu prezydentowi przewodniczącemu wchodzę w słowo, ale chciałem dodać, że jeżeli jesteście, słuchajcie, z Świętokrzyski. A, no to tutaj, tak? Dobrze to kojarzę? Tu. Nie, Świętokrzyskie mamy tutaj. Artur Konarski, słuchajcie, to jest kandydat. Tak, bo Świętokrzyskie mamy tutaj. Bo te okręgi są Świętokrzyskie Małopolskie jest chyba, nie? Tak. I u pana jest chyba Artur Konarski, to jest, słuchajcie, rolnik, który ma też chyba 200 hektarów ziemi, też walczy, słuchajcie, z całym tym Zielonym Ładem, z Krem Kładem. Ostatnie protesty, które organizował w Świętokrzyskim właśnie to pan Konarski. Znamy się bardzo dobrze, jest właśnie czwórką u was. Odważny człowiek, więc warto na niego zagłosować. I powiem więcej, dając głos, tak działa ta ordynacja, to skomplikowane, żeby to wszystko tłumaczyć, ale w Zarządzie Krajowym zrobiliśmy bardzo dużo pracy. U nas jest taki Radek Kaczmarek, tak? Dobrze pamiętam? Radek Kaczmarek zrobił analizę, on się nie zna na danych, zrobił taką analizę i słuchajcie, Wynika z tego najprostsza rzecz, mianowicie taka, nie, chyba ja po prostu, dobra, wynika z tego najprostsza rzecz, że nie ma głosów zmarnowanych w tych wyborach. Jeżeli głosujecie gdziekolwiek w Szczecinie na listę Konfederacji, to pomagacie w ten sposób każdemu kandydatowi PJJ gdziekolwiek w kraju. Oczywiście najlepiej, największą siłę ten głos ma, kiedy się głosuje na kandydata PJJ w swoim okręgu wyborczym. Najlepiej, nie? Ale jeszcze, słuchajcie, zrobię tutaj takie małe trochę przedstawienie. I can guarantee you that there will be no shame if you will vote for me. Chciałem wam powiedzieć, że nie będziecie zawstydzeni, dlatego że kandydat PJJ, ja mówię o sobie, naprawdę reprezentuje wysoką wiedzę, wysokie umiejętności, sprawność językową. Pracowałem tym językiem. Więc pomimo, że jesteśmy niewielką partią, ale jakoś tak się dzieje, że zobaczcie, ile tu na sali jest wartościowych ludzi, tak? I my gromadzimy w jakiś sposób tych ludzi, którzy jeszcze mają tą ojczyznę, ten patriotyzm i tą chęć, żeby prawda zwyciężyła w sercu. Pan Rafał Piech, jako prezydent miasta, jest jednym z najlepszych prezydentów, jeśli nie najlepszym, bo jak się popatrzy na to, ile jest zrobione w mieście, a jakie są wskaźniki zadłużenia, prawda? To jest to modelowy przykład. I jest wielu ludzi z nami. Kolejny raz wybrany prezydentem. Pomimo ogromnego hejtu, słuchajcie, ja znam się mianowicie, trochę może jeszcze powiem o sobie, tak? Bo chciałbym też, żebyście wiedzieli, kim jestem. Ludzie często pytają, kim ty jesteś, prawda? No więc to jest, moja historia jest trochę skomplikowana, jak wielu ludzi z Podkarpacia. Ponieważ urodziłem się w Siemianowicach Śląskich, właśnie w mieście, gdzie prezydentem jest pan Rafał Piech, tam się wychowałem. Ale mój ojciec urodził się w Hadlach Kańczuckich, na Paświskach, niedaleko Jawornika Polskiego. Tam była kuźnia mojego dziadka,
Ale w 1945 roku wiadomo, była bieda, ludzie się przeprowadzali na Śląsk, wielu taką ma historię z Podkarpacia i tam mój dziadek po prostu pracował w hucie. W 2000 roku, bo była znowu kolejny kryzys, Polska była na dorobku, ja miałem dwójkę dzieci i z żoną postanowiliśmy, że przeprowadzamy się do Warszawy, ponieważ tam no, łatwiej jest o pracę. Przez 25 lat pracowałem w dużych korporacjach, tak jak pan prezydent powiedział, od środka wiem, jak to wygląda. Myślę, że nikt mi nie może zarzucić, że zrobiłem jakikolwiek fałszywy krok, cokolwiek złego zrobiłem, tak? Zawsze zachowywałem postawę stojącą, postawę z dumnie podniesioną głową. Wielu ludzi zna mnie też z tego, że podczas lunchy korporacyjnych, muszę o tym powiedzieć, słuchajcie, bo w drugą stronę jest krytyka, podczas lunchy korporacyjnych, takich kurtuazyjnych z klientami, wykonywałem znak krzyża razem z moim kolegą. Mój kolega był rozpoznawany, bo jak byliśmy w Stanach z klientami, to on na środku pustyni Nevada w niedzielę szukał kościoła. Nie? Można świadczyć. Tu są też na sali ludzie, są osoby, które pracują w korporacjach. Potrzebujemy chrześcijan w biznesie, w korporacjach, w polityce. Naprawdę potrzebujemy się też wspierać nawzajem. Potrzebujemy się wspierać, potrzebujemy dobrego słowa. Ja potrzebuję też dobrego słowa od państwa, bo to strasznie mu skrzydla. I potrzebuję też waszych rąk do pracy, do roznoszenia ulotek. Ta praca to nie tylko dla mnie, ale ta praca to jest dla Polski. Ja zniknę. Ja w kolejnych wyborach być może będzie inny kandydat, tak? Ale nazwa Polska jest jedna, tak jak jest na plakacie, zostanie. Wartości zostaną. Te rozmowy, które państwo będziecie mieli ze swoimi krewnymi, z rodziną, zostaną. Coś gdzieś zawsze w głowie zostanie i następnym będzie łatwiej. Także zachęcam do tej pracy. Dziękuję serdecznie. Jakieś następne pytania? Ja mam jedno. Jedno pytanie, tak? Proszę bardzo. Przepraszam, Kraków, Małopolska, to jak kto reprezentujesz? Jaki kandydat? Artur Konarski, tutaj jest połączenie Świętokrzyskie i Małopolska, bo to jest jeden okręg wyborczy. Dobrze. Pan Artur Konarski. Dziękuję bardzo. Tutaj pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry. A dlaczego państwo za Siemianów sprzyjali na Podkarpacie? Bo Podkarpacie jest piękne. I warto zwiedzać Podkarpacie. Następne pytanie prosimy. Proszę bardzo. Ja chciałem najpierw króciutko się wypowiedzieć, a później, żeby pan dopiero to skomentował. Mianowicie przyjechał poseł przed wyborami, przyszły, i żeby kandydować. No i on tak ładnie mówi, no chodzi nam o partię, chodzi nam o wybory, budowę partii. A ci, którzy tak przyszli na spotkanie, jak tutaj, mówią, no ale... A nam chodzi, żeby nam się to opłaciło wszystko, ta cała polityka, żeby nam się po prostu opłaciła. No i mówi, dobrze, my popracujemy przez 4 lata, a po 4 latach ja przyjadę i omówimy sprawę opłacalności naszej polityki. No i tak przyjechał po 4 latach opłacalności polityki, no i właśnie w aspekcie zdrowia, w aspekcie tego OZE, ekologii. Mówi tak, no zrobiliśmy dość dużo. Zbudowaliśmy taką, zmodernizowaliśmy łagisze na Górnym Śląsku, elektrownię, do najwyższego poziomu nowoczesności technicznej w Polsce. Węglową, nie OZE, tylko węglową. Mówi, gdyby tak wszystkie były zmodernizowane, jak łagisze na Górnym Śląsku, w całym kraju, to najprawdopodobniej zużycie węgla obniżyłoby się dwukrotnie. Do poziomu jakieś 25-30 milionów ton węgla. Czy się opłaciło? No, wszyscy się rozglądali. No, opłaciło się, energia jest, cena zbliżona, a dyrektor Łagiszy mówi, no mam dodatnią EBITę i ten zwrot ROE na kapitale, mam dodatni wynik, dodatni podatki płacę. Kolejny mówi, no a tam w ogóle u was jak to wszystko wygląda? Ja kupiłem, mówi, telewizor RTV i AGD w A plus klasie. Mam zużycie energii 30% mniejsze. Ociepliłem fundamenty nowoczesną metodą. 10% mam ciepła, mniej zużycie. Przyszedł prezydent miasta Siemianowic, mówi, zmodernizowałem ciepłociągi nowoczesną metodą. Mam nowoczesne ciepłociągi. Mam zużycie przy tej samej temperaturze, zużycie energii cieplnej 20% niższe. I tak po kolei. Czy mógłby pan to skomentować? Tak, jakie pan proponuje metody, żeby nam się wszystkim opłaciło, polityka tego ugrupowania.
Wie pan, zanim odpowiem na pytanie, to chciałbym przede wszystkim poprosić państwa o brawa. Człowiek, który wie, co to jest EBITDA, ROE, który z głowy mówi takimi cyframi. Zobaczcie, czy my jesteśmy w dobrym gronie, w gronie elitarnym i ja tutaj naprawdę muszę mieć dobrą, dużą pokorę, żeby stawać wobec was. Wie pan, nie wiem, jak skomentować, poza tym, że nie będzie dobrej polityki, jeżeli ona się nie będzie zaczynać od wartości. Dlatego, że nam nie brakuje pieniądza. Ja powiem na przykład o tym, że wiecie, te podwyżki składki zdrowotnej, przez przykład, tak? Te podwyżki składki zdrowotnej były horrendalne. Wszyscy przedsiębiorcy z tego powodu cierpią i miało to uzdrowić system ochrony zdrowia. Czy kolejki do lekarzy się skróciły? Nie. Nie widzimy tego. A dlaczego? Dlatego, bo lekarz dzisiaj nie zaczyna swojej pracy od wartości. My w Polsce dzisiaj, ktoś nam wkręcił, że my mamy być sterowani przez pieniądze, przez zyski, przez tą EBITDę, przez te ROE, że to jest główny miernik. One są potrzebne, te mierniki, bo my chcemy być efektywni ekonomicznie. Ale najważniejsze to jest to, że jak człowiek idzie do lekarza, moja mama na przykład tak wybiera lekarzy, że ona wybiera, żeby to był wierzący lekarz, bo ona wie, że on jej wtedy nie doradzi źle. Więc odpowiadając na pana pytanie, nie jestem ekspertem od energetyki. Wiem jedno, że system ETS powoduje zaburzenie rachunku ekonomicznego i te wszystkie rzeczy, o których pan mówił, czyli filtry odpowiednie na kominach, tak, one dzisiaj już pozwalają wychwycić tyle tych substancji, bo to nie tylko jest CO2, ale to są benzoalfapireny, które są bardzo rakotwórcze, to są związki siarki i tak dalej, i tak dalej. Te filtry są już dzisiaj tak zaawansowane, żeby byśmy mieli oparte na węglu bardzo czysty sektor energetyczny. Rozmawiałem w Akademii Górniczo-Hutniczej, tutaj panu przewodniczącemu podsyłałem też informacje. Dwóch profesorów powiedziało mi, że Japonia ma miks energetyczny oparty 30% na atomie, 30% na OZE, no ale tam jest głównie geotermia, tak, bo to jest wulkaniczny kraj, 30% na węglu, tylko węglu gazyfikowanym. W Polsce mieliśmy też szansę na to, żeby gazyfikować polski węgiel brunatny. Podobno bardzo dobrze się do tego nadaje. Podobno było umówione ważne spotkanie z cesarzem Japonii. On takie 3 spotkania robi w roku. I miał na nie pojechać prezydent ówczesny Komorowski i nie znalazł czasu. Obraził... Słucham? Ale to był właśnie potem i zrobił z siebie wariata, tak? Tam jakiegoś szoguna udawał i tak dalej. A miał pojechać wcześniej po to, żeby Japończycy dali nam technologię gazyfikacji węgla i dzisiaj, gdybyśmy gazyfikowali te pokłady węgla brunatnego, gdybyśmy uruchamiali te nasze zasoby naturalne, o których cały czas mówi pan przewodniczący IPJJ, słuchajcie, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Ale my się kręcimy cały czas wokół własnego ogona, ponieważ nie zaczynamy od wartości. Polityka nie zaczyna się od wartości, tylko od tego, czy ktoś jest bardziej, że tak powiem, sponsorowany z niemieckiej strony, czy bardziej z rosyjskiej, czy jeszcze z jakiejś tam agendy 2030. No nie można tak prowadzić polityki. Polityka musi się zaczynać, tak jak tutaj, oddolnie, tak? Bo my chcemy, żeby coś się zmieniło. I ja panu powiem, nie obiecam panu nic, jako gdybym został europosłem, nie obiecam panu nic, bo tam w Parlamencie Europejskim jest tak wielu tych posłów, że wpływ pojedynczego europosła jest niewielki. On jest wartościowy, bo tak jak powiedziałem, może informować o złych regulacjach, może wpływać na coś, może swoją wiedzą przepchnąć pewne rzeczy, ale to się tak bezpośrednio nie przekłada na rzeczy pozytywne. Natomiast bardzo bezpośrednio przekłada się na rzeczy negatywne, co widzimy w systemie ETS, w Zielonym Ładzie, w dyrektywie budynkowej i w innych takich rzeczach. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, czy pan jest usatysfakcjonowany. Dziękujemy serdecznie. Ostatnie dwa pytania zostały. Przepraszam, ja dzisiaj dostałam filmik bardzo... Chciałaby pani zadać pytanie, tak rozumiem? Ja po prostu chciałam coś przeczytać, co otrzymałam. Dobrze, już przekażę tutaj mikrofon. Wypowiedział się na ten temat, właśnie te słowa kierował do świata całego, Isaac Singer. To jest pisarz amerykański pochodzenia polskiego. Co to powiedział na Światowym Kongresie Żydów? Was, Polaków, nie będzie. Wy będziecie zbierać jedzenie po śmietnikach. My mamy wszystko rozpracowane spokojnie, powoli, krok za krokiem.
to jest zbyt bogaty kraj, abyśmy wam go zostawili. To jest nasza ziemia obiecana. Isaac Singer, 1996, Światowy Kongres Żydów. I dlaczego? Dlatego trzeba głosować z całego serca, prosząc Boga o zwycięstwo dla Konfederacji, razem z PJJ, przepraszam, PJJ plus Konfederacja. Kolejne pytanie już przekazuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Włodzimierz Stec. Może nie chcę zadawać pytania, w zasadzie odnieść się do pana, który tutaj najpierw zadał pytanie, prosił o odniesienie się pana Tomasza i chciałem skomentować to, co pan Tomasz powiedział. Ja myślę, że są rozwiązania takie, żebyśmy my mieli troszeczkę taniej, lżej w naszym życiu. To, co pan Tomasz powiedział. Zacznijmy od, nie od siebie, tylko zacznijmy od tego, co, po co jesteśmy i dla kogo jesteśmy, tak? Czyli dla osób, które nas wybierają i dla nas, dla Polaków akurat w tym przypadku, żeby nam było jak najlepiej, nam mieszkańcom, tak? Ja powiem tylko to, co z mojego podwórka z Ostrowca Świętokrzyskiego, tak dla przykładu, teraz przed wyborami samorządowymi nasze ogrzewanie z mecu z miejscy energetyki cieplnej zostało obniżone ze 140 zł za gigajoula do 65, także ogromna zmiana na korzyść dla mieszkańców, tylko nikt nie dodał, że opłata dystrybucyjna ze 125 zdrożała na 260 i no, tak to się składa. A pan prezes, który wypracował 22 milionową stratę, dostał 100 tysięcy premii. I tak to się dzieje. I to trzeba po prostu też między innymi u nas na naszych podwórkach zlikwidować, tak? I wtedy będzie po prostu też i taniej dla nas. Ja się znam na rolnictwie, więc trochę powiem, skomentuję tak jak to, co pan powiedział. Słuchajcie, mamy polskiego komisarza w Unii Europejskiej, komisarz Wojciechowski z PiS-u. Kiedy rolnicy mu powiedzieli, panie komisarzu, w ogóle o co chodzi z tym Zielonym Ładem, z tym wszystkim, to zlikwiduje polskie rolnictwo, bo powiedział, a co ja mogę? Ja nic nie mogę. No więc ja mówię tak, jeżeli ktoś z nas pracuje i nic nie może zrobić, no to idzie i składa rezygnację, prawda? No nic nie robię, no to nie biorę pensji. I ja to proponowałem też w jednej z konferencji prasowych panu komisarzowi Wojciechowskiemu i myślę, że to jest właśnie polityka oparta na wartościach. Jeżeli ktoś idzie do polityki i nie może nic zrobić dla wyborców, nie może nic zrobić dla kraju, no to po co on tam jest? A niestety wielu europarlamentarzystów szybko zapomina, szybko im woda sodowa uderza do głowy i stają się takimi urzędnikami niedostępnymi. Mnie to nie grozi, słuchajcie, dlatego że ja już mam swoje lata, mam swój dom, mam rodzinę, mam osiągnięcia. Ja nie muszę sobie niczego udowadniać, ale chcę służyć. Jeżeli mi zaufacie, to będę starał się ze wszystkich sił, żeby wam służyć. Teraz mamy już ostatnie pytanie. Tutaj, proszę, jeszcze tutaj pan się zgłosił. Proszę bardzo, proszę powiedzieć tylko do kogo to pytanie. Czy pan, jak mówi pan o rolnictwie, czy z węgla brunatnego są badania prowadzone na temat uzyskiwania nawozów naturalnych w tym momencie? Tak, są i to przede wszystkim kwas huminowy. Bo to jest między innymi jedna z rzeczy, moi drodzy, które się produkuje, które są bardzo cenne do nawozu. I mam też kilku takich znajomych ekspertów, którzy zajmują się właśnie przetwarzaniem węgla brunatnego, między innymi właśnie na ten kwas huminowy. I słuchajcie, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jak sprawdzaliśmy, ile kosztuje 1000 litrów, czyli tona tego kwasu, gdzie my ją jesteśmy w stanie symbolicznie, powiedzmy przysłowiowo, wyprodukować za, nie wiem, 100 euro, a sprzedajemy za 3000 euro. Taka jest wartość. I na przykład kraje, tak jak Dubaj i inne, kupują po 3000, 3500 euro za tonę, a produkcja jest 100 razy tańsza, więc moglibyśmy na tym zarabiać ogromne, ogromne pieniądze, przetwarzając właśnie ten węgiel brunatny, też między innymi na ten kwas huminowy. Ja tym tematem zajmowałem się rok temu. Odbyłem też kilka spotkań właśnie z ekspertami, którzy właśnie tym się zajmują. Wiele zastosowań, słuchajcie, ma węgiel brunatny, bo między innymi to jest to, o czym mówił Tomasz, właśnie to jest gazyfikacja węgla, czyli zgazowanie węgla jest napowierzchniowe i wiemy, że jest to też dołowe, które teoretycznie niektórzy się wypowiadają, że ono jeszcze nie jest do końca sprawdzone,
bo nie wiemy, jak się będzie zachowywało to wszystko przy tych strzelinach, przy tym wszystkim. No ale znowu Krzysztof tylko twierdzi, że on jest przekonany, że to się da zrobić, bo mamy potężne pokłady poniżej 2000 metrów, gdzie moglibyśmy prowadzić te procesy gazyfikacji. No ale oczywiście mamy też tą napowierzchniową, więc odpowiadając na pana pytanie, mówiliśmy przy stole jeszcze przed spotkaniem o Niemczech. Słuchajcie, Niemcy przed I wojną światową co zrobili? Oni postawili przede wszystkim na swoją gospodarkę, na swoje rolnictwo, na swój produkt. Jak ktoś chciał wejść z zewnątrz, to narzucali takie cło, że się nie opłacało. I co się stało? Oni, słuchajcie, rośli w potęgę, stawali się potęgą. Ale w momencie, kiedy stawali się potęgą, to już światowym elitom wtedy się to bardzo nie podobało. Potem mieliśmy efekt I wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. I temat się rozmył. Więc my musimy, moi drodzy, mieć świadomość tego, że nam tak łatwo nie pozwolą się uniezależnić. To będzie też długi i trudny proces, ale my go musimy zacząć. I na pewno jesteśmy tym środowiskiem, dzisiaj też o tym mówiliśmy, że my musimy stworzyć nowe elity, takie Boże elity. Bo te, które są, to wiemy doskonale, o jakich elitach mówimy i jakie powiązania one mają. To są ludzie, którzy są już tak naprawdę tak mocno uwikłani, uzależnieni, że oni nie są w stanie zrobić żadnego ruchu. I my to musimy zrobić, tak jak Tomasz właśnie powiedział, oddolnie. Ale tacy ludzie właśnie z takimi wartościami, z takim doświadczeniem, jakie ma Tomasz, są nam tam potrzebni. Ja chciałbym, żeby ten wynik, nasz 350 tysięcy głosów, te 1,6% przełożyło się też właśnie na to głosowanie. Zobaczymy, jak się to przełoży też na naszych kandydatów, bo to są ludzie, którzy też działali z nami. No Grzegorz Płaczek akurat, można powiedzieć, że on jest tak i Konfederacja, jest bezpartyjny i PJJ, bo bardzo często współpracowaliśmy, pamiętacie, w pandemii ze sobą, to też był taki trudny, ale też i piękny czas na pewno dla takiej współpracy. No więc tworzy się coraz więcej, moi drodzy, takich środowisk, grup, o których pan mówił i teraz tylko musimy sobie wyznaczyć cele, czyli siadamy, dokończę tylko przy tym stole i jak siądziemy sobie przy tym stole, to nie wyjdziemy, dopóki nie wypracujemy wspólnego stanowiska i nie da się inaczej. I wtedy będziemy wiedzieć, bo jak my to zainicjujemy, a zainicjujemy to już za niedługo, to wtedy będziemy wiedzieć, kto chce, a kto chce się bawić w lidera. Ja, nie? To nam jasno pokaże, bo zaproszenie dostanie każdy do tego stołu. No, a jest wielu takich naprawdę fajnych polityków, tak jak też pan Jaki. Też mocno mówi, fajnie, jest wyrazisty. Tak jak mówię, jest wiele wartościowych ludzi, z którymi trzeba zawiązać i nawiązać współpracę, bo inaczej będziemy się rozbijać, a oni nas będą rozgrywać. Brawa, bardzo pięknie. Tak. Tu jeszcze ostatnie pytanie, już naprawdę ostatni zostałem poproszony, więc prosimy króciutko i będziemy kończyć. Ja do pana prezydenta. Podstawą gospodarki jest tania energia. Na czym zamierza pan oprzeć bezpieczeństwo energetyczne Polski? Słuchajcie, prosta rzecz. Zobaczcie, kiedy likwiduje się w Unii Europejskiej jedną kopalnię, w jej miejsce w Indiach albo w Chinach, albo w innej części świata powstaje 10. Kiedy likwiduje się jedną elektrownię węglową w Europie albo w Polsce, będzie się likwidować, to w jej miejsce powstanie 15 w Indiach, w Chinach i w innych państwach. To, czego my mamy najwięcej, to jest między innymi węgiel, czyli nasze czarne złoto. I tak jak Indie idą na potęgę w elektrownie węglowe, działają cały czas, więc ja myślę, że na pewno jednym z głównych takich źródeł energii dla nas i tego paliwa kopalnego to będzie między innymi węgiel, to na pewno będzie gaz, bo się okazuje, że mamy ogromne... Oczywiście, mamy pokłady kosmiczne węgla brunatnego, no bo to pod elektrownię, nie? Mamy złoże Złoczew. To jest potężne złoże. Tam są, z tego co rozmawiałem z doktorem Markowskim, kolejne miliony, miliony ton pokładów. No, ogromna ilość. Z tego co Krzysztof mówił, jak się szacuje, to jest jakieś 600 miliardów ton. To są kosmiczne ilości, a nam się podaje, że to jest chyba 60 czy 70 miliardów ton, jaki potencjał ma Polska. My jesteśmy w czołówce, w pierwszej dziesiątce państw na świecie, które mają największe pokłady węgla, między innymi też węgla brunatnego. Druga rzecz to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, to jest gaz, bo też mamy ogromne pokłady, no i ropa. I to jest w ogóle ciekawostka, bo o tym też się nie mówi, a wiemy to, że tak naprawdę szyby te naftowe i te pierwsze technologie wyszły skąd?
między innymi właśnie z Polski, gdzie Rockefeller przyjechał tu, żeby zaciągnąć technologię, patent. I to samo było z, słuchajcie, z gazyfikacją węgla i z technologią zgazowania węgla. Myśmy ją mieli, przekazaliśmy ją Japonia, Chiny, a potem chcieliśmy technologię, o której Tomek mówi, właśnie zaciągnąć do nas, żeby zgazowywać węgiel, i nasi politycy się po prostu wycofali. Albo dostali rozkaz. No. A to, co tutaj pan przewodniczący mówi, mówił Tomasz Wyszyński, słuchajcie, my musimy być gospodarzami we własnym kraju. To samo mówił Witos, że jeżeli będziemy gospodarzami we własnym kraju, to będziemy podejmować decyzje. I powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj pan przewodniczący słusznie mówi o źródłach, ale bardzo ważne jest też bilansowanie sieci. Nasza sieć elektroenergetyczna w tej chwili już bardzo często jest na granicy przepustowości, a do tego podłączamy te OZE wszystkie, które wiadomo, że mają taką charakterystykę, że jak wieje, to jest nadprodukcja, albo jak świeci słońce, a jak nie ma, to jest znowu niedobór. To jest bardzo niedobry dla sieci i akurat elektrownie węglowe stabilizują sieć, bo wiadomo, że to jest stabilnie tyle samo dostarczane i można też szybko wyłączyć jakąś moc. I nigdy na tym nie zyskiwaliśmy, bo to jest właśnie tak, to, co Tomasz mówi, że słuchajcie, jak w elektrowni węglowej jest boom nasłonecznienia przez panele słoneczne, to wiecie, co oni muszą zrobić? Oni muszą schodzić z mocy, bo sieć by tego nie wytrzymała. I my zamiast mieć korzyść, to my schodzimy z mocy, a potem znowu te elektrownie nakręcamy, nie? I jak ekonomiści się wypowiadają, energetycy, to oni mówią, że my z tego nie mamy żadnej korzyści, ale że już w to weszliśmy, no to już w tym funkcjonujemy. I pomyślcie, jakie my mamy nasłonecznienie w Polsce. 90 dni. No to co nam ta fotowoltaika? Ja mam na dachu fotowoltaikę, mam 8 kilo. No i powiedzmy, że to jest co? Wspomagacz. To zawsze trzeba traktować jako taki wspomagacz, nic więcej. To nigdy nie będzie ta siła napędowa, która da nam energię taką, że my będziemy z fotowoltaiki mogli funkcjonować i żyć. Tu już mam sygnały, że mamy następne spotkanie, ale proszę Państwa, za pytania bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i za to, że Państwo przyszliście i chętnie jeszcze się spotkamy kolejny raz, żeby poopowiadać. Jeszcze pani chciała tak? Właśnie, ponieważ dzisiaj jest piękny dzień, święto Trójcy Świętej i to bardzo ważne, że pan przyjechał tutaj i ugościł nas serdecznie, to ja bym prosiła, że ponieważ głównym hasłem tego PJJ jest Bóg, rodzina, ojczyzna, żeby myśleć o tym Bogu i każdego dnia, gdy się kolękniemy sobie z dziećmi przed spaniem, poprosilibyśmy Boga Ojca o właśnie Bożą pomoc w realizacji tych naszych planów wspaniałych, gospodarki i żeby nam Bóg faktycznie błogosławił i ochraniał nas. To jest właśnie ważne. Tak jest, ja, to prawda. Bardzo dziękujemy. Ja tylko dopowiem, że tak jak miasto w 2015 roku zawierzyłem, tak samo właśnie od samego początku istnienia PJJ podobnie jest zawierzone, także... I to są efekty dzisiaj, prawda? Tak, choć trudności są i wiemy, że one będą cały czas. Ale z miasta powstał prężny gospodarczo ośrodek. Tak. No, dziękuję. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Pięknie. Serdeczne dziękuję. Brawa, dziękujemy serdecznie. Tutaj z naszej strony chcieliśmy jeszcze serdecznie podziękować panu prezydentowi Rafałowi, naszemu przewodniczącemu, za to, że mógł nas, że tutaj przyjechał do nas. Mogliśmy go gościć, jest nam bardzo miło i chcemy przekazać również prezent. Jest to ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki miasta Mielca, aby tutaj można było sobie pomodlić się, powspominać. Też mamy troszkę krówek, jest, więc osłodzą drogę powrotną do Rzeszowa razem potem do Siemianowic, tak jest. I również mamy dla członków tutaj zarządu, również dla Tomka Jaworskiego, tutaj dla pana Tomasza, naszego kandydata, również ikona Matki Bożej, kopia patronki miasta Mielca, tutaj zarządowi również przekażę dalej. Powiem proszę wam, bardzo. Że przy tej ikonie uczyłem się pacierza, bo akurat mój tato właśnie zabrał ją ze sobą na Śląsk. Pamiętam, na takiej grubej desce była oczywiście przypięta, przyklejona, tak? To nie był oryginał żaden, czy malowana ikona, ale mam ogromny sentyment. Bardzo dziękuję za to. Brawa, pięknie, dziękuję serdecznie.
I również chcieliśmy Państwu serdecznie podziękować za Państwa obecność. Jest nam bardzo, bardzo miło, bo to dzięki Państwu chce nam się pracować. Chcemy robić, że tak powiem, dalej tą robotę, tą pracę przysłowiową, bo to jest wszystko dla Państwa, to jest wszystko dla nas, dla Polaków, aby nam się żyło lepiej, żebyśmy byli wolni, żebyśmy żyli w suwerennym państwie, a nasze dzieci, przyszłe pokolenia mogły wzrastać również w wolności i w wierze. Ja jeszcze, kochani, na koniec dopowiem jedną prośbę. To, co właśnie Pan ze Świętokrzyskiego dzisiaj powiedział, taką ważną rzecz o to połączenie w sensie współpracy. To też jest bardzo ważne, żebyście w Waszych środowiskach, jak jesteście z tymi liderami opinii, żeby właśnie sygnalizować, że my musimy zacząć wszyscy współpracować ze sobą. Bo jak oni widzą oddolnie, te sygnały idą od Was, do mnie, do innych liderów opinii, no to w tym momencie oni zrobią tak samo krok do tyłu. To jest bardzo ważne, nie? Żeby nam przede wszystkim zależało na Polsce, a nie na własnym ja, bo to tu nie o to chodzi. Także jeszcze raz dzięki Wam i z Panem Bogiem. Do zobaczenia.